Jeśli przygoda ma jakieś imię, musi ono brzmieć Indiana Jones. Doktor Jones znalazł dla mnie Nurhaci. Zaraz dokonamy wymiany. A kto to jest ten Nurhaci? Odłóż tę spluwę, syna. Ale zabawa. Mnie nic nie szokuje. Jestem naukowcem. A jakie badania przeprowadzisz na mnie? Aktywności nocnej. W jakiej pozycji lubię sypiać? Obyczaje kąpielowe. Znasz się na tym? Lata pracy polowej. Nie psiącz, to drogie perfumy. Kazał mu zwalczać zło, a do pomocy dał mu 5 świętych kamieni o właściwościach magicznych. Magia, fortuna i chwała. Na twoim miejscu położyłbym się bliżej, dla bezpieczeństwa. Doktorze Jones, bezpieczniej spałoby mi się z wężem. Pan mi nie wierzy. Uwierzy pan, doktorze Jones. Stanie się pan szczerym wyznawcą. Nie mogę. Możesz. Willy, my zaraz umrzemy. Rozbijemy się. Puść ją. Film Stevena Spielberga i George'a Lucasa, Indiana Jones i Świątynia Zagłady.
w rolach głównych. Posiadłość Brauna zniszczona. Będzie sprzedana na licytacji. Październik to miesiąc remanentów. Wszystkie modele Toyoty z roku 85 idą jak woda dzięki dogodnym cenom i wyśmienitemu serwisowi. Firma PNR zaprzecza pogłoskom, jakoby przed 2 tygodniami z jej składów skradziono skrzynkę z plutonem. Choć libijska grupa terrorystyczna przyznaje się do kradzieży, to przyczyną braku ma być błąd w ewidencji. FBI prowadzi śledztwo i odmawia komentarzy. Muzyka. Jedzenie dla psów. Zdjęcia. Doktorze. Doktorze. Jest tu ktoś? Einstein, do nogi. Co się dzieje? Scenariusz. Ostrożnie, pluton. Moc. Sterowanie napędem. Zasilanie. Główny napęd. Przeciążenie. Reżyseria. Marty? Gdzie pan jest, doktorze? Spotkamy się o 1:15 w Twin Pines Mall. Dokonałem przełomu. Jesteś mi potrzebny. Zniknął pan na tydzień? Pracowałem. Einstein jest z panem? Tak. Zostawił pan włączone urządzenia. Nie dotykaj wzmacniacza, bo się przepali. Będę pamiętał. Do zobaczenia o 1:15 w nocy. To moje zegary? Tak, jest 8:00. Świetnie, mój pomysł się sprawdza. Spóźniają się o 25 minut.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry, czy nawet dobry wieczór, bo to właściwie... późne popołudnie. Zazwyczaj to, czego pragniemy, jest nieosiągalne. Trzeba być wytrwałym, żeby odnieść sukces. Wytrwałość to cecha zwycięzców. Trzeba tylko chcieć i dążyć do celu za wszelką cenę. Jeżeli będziecie postępować według tej reguły, odniesiecie sukces. Tak poczęty bękart robi zawrotną karierę. Radio Campus, Radio Campus, Radio Campus, Radio Campus. Thank you.
To jest wytwór mojej myśli. Wałowanie. Po dokonaniu zasiewu lub spulchnienia trawnika należy go zwałować.
Służący do tego walec należy uprzednio wypełnić wodą lub piaskiem. Przy czym należy wybrać model charakteryzujący się zaokrąglonymi brzegami w celu uzyskania równomiernego efektu. Specjalna listwa służy do zabezpieczenia powierzchni walca przed gromadzeniem się na nim ziemi. Wykonanie wałowania na wiosnę pozwala na usunięcie deformacji spowodowanych działaniem niskich temperatur lub zwierząt ryjących korytarze pod ziemią. W strefach o klimacie wilgotnym, gdzie istnieje tendencja do wzrastania traw, w dużych kępkach zaleca się dokonywanie wałowania raz na miesiąc. Pojedziemy. Jestem bezwzględnie inteligentny.
the party is just about over. But before we go, there's something I'd like to say. Nie strzelać! Trzymać ogień! Wszystko będzie dobrze, mamo. To tylko lekki szok. Ale zostaniesz tu na noc, bo chcą ci zrobić testy. Dzięki Bogu, że nic wam się nie stało. MRI zrobiło zapis fal mózgowych i wprowadziło je do komputera, kiedy rozpętała się ta burza. Piorun uderzył w linię wysokiego napięcia. Wtedy zapis zniknął ze szpitalnego komputera i pojawił się DateNet. Chcesz powiedzieć, że jakieś fale zabójcy dostały się do waszego komputera? Powiedzmy niezupełnie fale. Jeśli jesteście wierzący, możecie to nazwać jego duszą. We'll be right back.
Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Nie chcę więcej papierosów. I mieć wolę na swój sposób. Halo, halo? Tu audycja Leśna Strona Dźwięku. Z tej strony Marek, Zielony Jezus. Witam serdecznie w tym, że jakże piękny dzień. Za oknem słota i pluchota. Ja natomiast dla was dzisiaj przygotowałem audycję na dobry czas, czyli właśnie na teraz. Najlepsze przed wami, wcale nie, najgorsze przed nami, bo najlepsze już było. Życzę w takim razie smacznego. Co robisz? Gwizdnęłam to mamie. Nie powinnaś pić. Będziesz później tego żałować. Nie bądź drętwy. Każdy, kto jest kimś, pije.
To tylko papier. Nie dziwi mnie to, co mówisz. Podczas gdy ty bawiłeś się strukturą i rozbijaniem atomów w akceleratorze, cała reszta nas zajmowała się nieco ważniejszymi rzeczami. I teraz ja jestem twoim szefem.
milion drucików. Thank you.
Zrobisz coś dla mnie?
wszystko, co zechcesz. Wyłącz tę cholerną maszynę. Wystąpili. Dystrybucja w Polsce Imperial Entertainment Poland. Tekst Jolanta Jabłońska, czytał Tomasz Knapik.